Najgorszą i niestety najpewniejszą tragedią w życiu każdego człowieka jest śmierć. Nie tylko własna, ale też najbliższych. Czasami brakuje tego ostatniego słowa, możliwości pożegnania się. Taką tematykę bierze pod uwagę omawiana dzisiaj produkcja. Odważnie, ale czy udanie? Hejka wszystkim, z tej strony Mario z Ostatniej Tawerny, a dzisiaj zrecenzuję dla was grę After Dream. Zapraszam. Grę otrzymałem od wydawcy Gamera Games, za co bardzo dziękuję, ale podkreślam, że nie wpływa to na ocenę końcową produktu. Akcja rozpoczyna się dość spokojnie. Główna bohaterka Jennifer, rozmawiając ze swoim psychologiem, wspomina, że miała dość dziwny sen. Z racji tego, że sny mogą wiele powiedzieć o naszych myślach, lekarz dopytuje o szczegóły. I to jest również moment, w którym zaczynamy sterować naszą bohaterką. Będziemy wraz z nią poznawać stworzony przez jej wyobraźnię świat, a może jest to coś zupełnie innego. Innego. Nie mogę zdradzić więcej, bo gra odkrywa dość szybko większość swoich kart w historii, ale tak jak wspominałem na początku, mamy tutaj poważny temat śmierci bliskiej osoby. Fabuła to zdecydowanie najlepszy aspekt produkcji. Historia Jennifer wciąga i wzrusza. Na dodatek jest to bardzo pozytywna postać, która stara się pomagać innym, a oferowaną pomoc przyjmuje niechętnie. Wraz z interesującą fabułą idzie silnie wyczuwalny klimat snu. Tutaj nie tylko będziemy mieli do czynienia z obskurnymi lokacjami, Typowymi dla horroru, ale też z prześlicznymi miejscówkami wyrwanymi z obrazów najlepszych malarzy krajobrazów. Śliczna pixelartowa grafika zachwyca swoimi szczegółami i zmiennymi barwami. W parze z wizualnymi doznaniami idzie świetna, raz cudowna, raz niepokojąca muzyka, która do całości pasuje idealnie. No dobrze, ale jak się w to gra? Cały gameplay jest w większości spokojny i powolny. Nie ma żadnego przycisku do sprintowania, a Jennifer porusza się dość powoli. W takim tempie przyjdzie nam eksplorować pomieszczenia w poszukiwaniu obiektów do interakcji. Pod tym względem After Dream spodoba się fanom point-and-clicków, lecz nie wszystko w świecie gry jest od razu widoczne. Praktycznie na samym początku odnajdujemy aparat, dzięki któremu możemy odkrywać nowe elementy w lokacjach. Wystarczy wyciągnąć urządzenie i poszukać czegoś, czego nie widzimy gołym okiem. Jeśli Będziemy coś takiego, to robimy zdjęcie i owa rzecz materializuje się, dzięki czemu możemy jej użyć. Głównie dzięki aparatowi będziemy w stanie rozwiązywać zagadki i problemy napotkanych postaci. Warto jednak powiedzieć, że trudność zagadek nie jest nawet na średnim poziomie. Są one bardzo proste i raczej nie da się tutaj zablokować przez dłużej niż 15 minut. Może jedynie zdarzyć się, że będziemy szukać po pomieszczeniach odpowiedniego elementu do zmaterializowania, lub usunięcia, bo taką funkcję też posiada. Aparat posiada w sobie Również flesza, który pozwala nam na chwilę oświetlić pomieszczenie, i oczywiście służy również do straszenia gracza. No właśnie, strach. Muszę powiedzieć wprost, że After Dream pod tym względem mocno mnie zawiódł. Mimo mocnego klimatu, to gra nie potrafi go wykorzystać, by wzbudzić w graczu lęk. Może najwyżej zdarzy się lekki niepokój, ale nic więcej. No i pokuszono się o małe jumpscary, ale nie ma ich zbyt dużo, i na szczęście nie są nachalne. Dodatkowo w grze tak naprawdę nie ma potworów, jedynie w jednej. Sekwencji pojawia się stwór, którego należy unikać, jednak dzięki temu całość możemy chłonąć w dość spokojny sposób, co jest dobre dla fanów spokojniejszej rozgrywki, w której możemy śledzić historię bez żadnych zmartwień. I After Dream nadaje się do tego świetnie. Historia jest piękna i chcemy ją poznać, a wraz z cyklicznym dodawaniem pewnych nowych rozwiązań w rozgrywce gra się nie nudzi. Dodajmy do tego, że nie występuje tutaj wieczna próba straszenia, bo są momenty bardziej humorystyczne, które dla mnie były. Również świetną odskocznią. Nie zdarzyło mi się zobaczyć żadnego błędu podczas rozgrywki. Natomiast liczcie się również z tym, że gra jest na jedno posiedzenie. Ukończenie nie zajmuje dłużej niż 3 godziny oraz nie daje żadnych powodów, by przejść ją ponownie. Podczas zabawy zabrakło mi jedynie strachu, który powinien mi towarzyszyć podczas horroru. Dodatkowo, pewien etap był dość nieprzyjemny, bo trzeba było robić zdjęcia w bardzo ciemnym pomieszczeniu i ciężko było wyłapać elementy, które należało sfotografować. Ale nie liczę tego gra zrobiła na mnie wrażenie zwłaszcza że została stworzona przez jedną osobę Jessego McConnena. Czas spędzony z nią na pewno uważam za udany. Ode mnie After Dream otrzymuje ocenę 8 na 10 i tyle ode mnie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Pamiętajcie również o odwiedzeniu naszej strony internetowej ostatnia ostatniatawerna.pl pełnej fantastycznych treści. A my widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej. Thank <laughs> you.